Uśmieszek proszę pokazać mi, uśmieszek proszę pokazać mi. Ha, 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 hi, 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 hi. Proszę uśmieszek pokazać mi. Albo nie. Ta, witajcie. Da, 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 da. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I, baby, you. Czy może pani zostawić tą rękę? Proszę zostawić tą rękę. Halo, ręka nie jest do jedzenia. Ręka nie służy do jedzenia. Proszę zostawić. Nie jemy ręki. Nie można jeść tej ręki. Nie jemy ręki, ok? Mamy układ taki. Nie można. Nie można jeść rączek. Nie można. Olcia teraz ogarnia niunię, a ja chciałem tylko wam powiedzieć, że ostatnio nam się udzielił już taki świąteczny klimat. Zrobiliśmy sobie tutaj, urządziliśmy kanapę. Zobaczcie, mamy takie bombki świecące. Jest też reniferek. Tutaj jest kanapa, tak trochę zrobiona. Świąteczny klimat. A na mnie już czekają świąteczne są bardziej zimowe takie skarpetki. Olcia już mi powiedziała, że mi je podkradnie. To nie jest dobre, nie jest dobre. I tak w ogóle to chciałem powiedzieć, że my jedziemy w takie jedno bardzo, bardzo fajne miejsce. Czy możemy już powiedzieć, gdzie my jedziemy, czy jeszcze nie będziemy możemy. Chcieli mówić? A nie, no nie, nie mówmy. Chociaż nie wiem. Ale, no, ale na pewno sprawdzimy, czy Małgorzata Rozenek tam będzie, prawda? Tak. Mamy nadzieję, że Gosia spotkamy Ciebie tam. Nie, żart. Żart? No nie, tak jest naprawdę. Jest nam wszystko jedno. Co, Misio? Zrobiłeś sobie opatrunek? Nie, nie zrobiłem. Czekam, aż Ty mi to zrobisz. Dobrze. Co panienka ma dzisiaj za outfit? Dzisiaj jest Kubuś Puchatek! Kubuś Puchatek! Kubuś Puchaty, Kubuś! Ta da 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 da. Kubuś Puchatek, Kubuś! Czy jakoś tak to było, tak? Dobra, lecimy do spotkać tą Małgorzatę Rozenek. Ty musisz opowiadać. Także słuchajcie, robimy Kamilowi opatrunek, ponieważ ostatnio stało mu się w rękę coś strasznego. Kto widział, ten wie. Kto nie widział, ten nie wie. Ale chyba nożyczki są mi potrzebne do tego. Dobra. Czekaj, ja muszę nagrać nasz taras. Ja powiem tak, jeżeli ktoś ogląda, kto miał imprezę na Górze nad Nami wczoraj, to proszę natychmiast przyjść i zabrać te papierosy, moi drodzy, papierosy. Pamiętajcie, nie palcie papierosów, to jest niezdrowe. Tym bardziej nie wyrzucajcie ludziom na taras. I teraz chciałem jeszcze powiedzieć, że trochę mnie teraz słabiej słychać, bo mikrofon... Nie, jest okej. Okay. ...strona Olci odwrócony. Jednym z powodów, jeżeli chodzi o naszą przeprowadzkę, znaczy jednym z powodów, jeden z argumentów za przeprowadzką było to, żeby nikt nad nami nie mieszkał. Jest jeden balkon, no ale to jeden balkon, mam nadzieję, że tam nie będzie. Zresztą, niestety tutaj właśnie, gdzie mieszkamy, często ludzie wynajmują apartamenty na doby. Na imprezy. I to jest problem. I na przykład co tydzień jest impreza, bo mimo, że jest w ogóle, wiecie, jaki czas i nie wolno robić, ale wczoraj była i w łazience można było krzyczeć... Co? Słyszeć, przepraszam. Julka! 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 Ja byłam taka w wannie. Okej, okay, Julka! Lecimy! A tydzień temu było słychać muzę, ale także na szczęście tylko w łazience. Pozdrawiamy Julkę, jeśli w ogóle dzisiaj ogarnia... 100 lat Jula w ogóle, twoje zdrowie! Ale myślę, nie, wiesz, napiszcie w komentarzu, jak myślicie, co to było, dlaczego kibicowali Julce? Ja nie wiem. Ja no właśnie, w sumie, no właśnie, bo to nie brzmiało jak u rodziny. Nie, to było kibicowanie. To pewnie było, kto niżej zrzuci papierosa z balkonu. Nie, mi się wydaje, że to było... I spadło, wiesz, do nas. Że to było ten... Julka może zerowała po prostu coś, wiesz, Julka. A może na przykład też napiszcie w komentarzu. Miała osiemnastkę i dostawała po wiesz czym. Nie, bo to było takie, że ona musiała coś robić, do czegoś dążyła. To było Julka, dajesz.
Zobaczcie w ogóle, jak ona usnęła, jakie to jest słodkie. Matko. Właśnie chciałem powiedzieć, że mega widzimy, się wkurzyłem. Nie musisz, teraz widzimy twoją twarz w usterku. Mega się wkurzyłem, bo dostałem kawę z karmelem. A nie chciał z karmelem. A jak Oli to powiedziałem, to Ola zrobiła taką minę na zasadzie stary, przecież to zawsze powinno być z karmelem, powinieneś się cieszyć. Chciałem bez karmelu. Po prostu już tyle razy są problemy. Jezu, już. Ja już nie mogę. Słuchajcie, po prostu. Za każdym razem sprawdzamy, czy wszystko jest okej. I zazwyczaj jest tak, że jak raz nie sprawdzimy, to właśnie wtedy jest jakiś problem. I teraz sprawdziliśmy, ale ja sprawdziłam, czy u mnie jest karmel, bo jeszcze nie zdążyłam, żeby A ja nie dostał. Sprawdziłem, czy u mnie nie ma. Tak, tak. I Kamila reakcja była bezcenna, jak się okazało, ale nie będziemy wam jej tutaj prezentować, bo... No było nie, małe przekleństwo, było. Wszyscy tutaj było. Są pełnoletni. Było, tak. I też chciałam powiedzieć, że ja od razu, jak ty mówiłeś, jak ty zareagowałeś w ten sposób, którego właśnie nie przedstawimy, to ja od razu schyliłam rękę, żeby podać ci mokre chusteczki, bo myślałam, że się zalałeś. Dojechaliśmy już do Rozalinówka, nie no, do Rozalina, tak? Rozalin, miejsce, w którym nagrywany jest projekt Lejli. Podobno dziewczyny już czekają na nas w pałacu. A dlaczego? Bo napiłam się w nocy zimnego soku. I teraz zobaczcie, ostatnio kupiliśmy takie zarąbiste coś do wózeczka i to się nazywa, jak to się nazywa, co to jest? Ja nie wiem, czy kombinezon coś takiego. Chyba w smyku to kupiliśmy, tak mi się wydaje. Zobaczcie, jakie zarąbiste. I włożymy sobie Lejrunię tutaj i później ją zapakujemy. Jest to, słuchajcie, fajniejsze. Chyba się cieszy. Słuchajcie, jest to fajniejsze niż ten niż taki na przykład kombinezon, jak wam pokażę. Zresztą pytaliście w ogóle, skąd on jest, ale nie wiem, skąd on jest. Niż ten. Dlaczego? Dlatego, że ten się ciężko mega wkłada, mimo że to jest chyba 68 albo 62, ale to jest jakby jej rozmiar, a ciężko jest jej włożyć nogę, trzeba jej tak, wiecie, zginać, żeby weszło. Więc tamten jest fajniejszy. Jesieniara! Zobaczcie, jaki ten, jaki Olcia ma fajny autfit. Autumn outfit. Vibes. Jestem taka skąd ty w ogóle masz te rzeczy? Kto ci je wybierał? Tą czapkę sama sobie wybrałam. Co oszukujesz? Tak. Co? Jak ty kłamiesz? Ja ci wszystko tylko wybrałem. Tylko wybrałeś rękawiczki, spodnie, buty sobie sama wybrałam. Jasne. Tak. Więc kochani, słuchajcie, jesteśmy właśnie w Rozalinie. Tutaj jest ten dom, zaraz tam dziewczyny mają podobno dom. Pałac. Pałac, dziewczyny mają dziewczyny zaraz... Dziewczyny już gotowe. Dziewczyny już są gotowe. A teraz tak całkowicie poważnie, to poszliśmy sobie, słuchajcie, o co tutaj chodzi? Można sobie tutaj przyjechać. I w zamian za taki niby bilet do parku, ale jednocześnie nie bilet do parku, tylko dostajecie jedzonko. Tak, i dzisiaj na przykład jest wersja mięsna albo wege i ja wzięłam hot doga ręcznie robionego, że wybiegają na miejscu bułkę z kiełbaską jagnięcą, a ty? A ja sobie wziąłem jakiegoś wege tam z serem cheddar i tam czymś jeszcze. Jeszcze wzięliśmy sobie do tego kawkę, wyszło nas to 72 zł. Tak, bo 30 jakby za to, a kawę było dodatkowo 12 zł. I dzięki temu możemy sobie tutaj pospacerować i spędzić czas. Zobaczcie, tam są takie bujanki, można sobie usiąść. No. I wiecie, można pomyśleć, no drogo, no bo jednak płacimy za spacer niby, ale z drugiej strony trochę powiem wam, że mamy już dosyć tak Warszawy, często chodzimy do łazienek, już nam się trochę znudziło, więc stwierdziliśmy, że sobie pojedziemy gdzieś indziej. No i wiadomo też, no wiadomo, to jest pałac jednak w Rozalinie, tutaj jest nagrywany projekt Lejli, więc zawsze jakaś tam dodatkowa atrakcja, zobaczymy sobie, jak to tutaj wygląda po prostu też od tej innej strony. I fajnie, że zrobili coś takiego właśnie dodatkowo do zwiedzania, więc zaraz wam pokażemy te nasze hot dogi, które przyjdą. Ja to ale stara baba się nie będzie o mnie wypowiadać. Właśnie dowiedzieliśmy się z takich ciekawostek, że tutaj mamy aż 26 hektarów. Dobra, są też nasze hot dogi. I teraz tak. Sprawdźmy, który jest... Zobacz, to jest... To jest dla ciebie, zobacz. Kiełbaska. Nice. To co? Może sobie usiądziemy i to zjemy? Myślisz? A może jednak nie. Właśnie nie. Właśnie chodźmy. Bo jak tu jest tak dużo terenu, to aż mi się chce iść i po prostu zwiedzać. Może by miał jakieś ławki po prostu. Tak. No dokładnie. Dobra, to chodźmy. To może daj na razie go weźmiemy sobie tu. Dobra, schowamy. I idziemy w teren. Jest i kierunek spaceru. Z tego co pamiętam, to tutaj, gdzieś chyba w tym, w tych, że tak powiem, tutaj gdzie są te jeziorka, tu gdzie są takie rzeczki, to chyba te dziewczyny, pamiętam, że miały taką jedną konkurencję. Tak, że były na tym, na takiej desce chyba na szpilkach chodziły. I pamiętam, że jedna wpadła do wody. Nie. Może wam pokażemy w ogóle, jak gdzieś to znajdę. To pokażemy. Mega miejsce, bardzo fajna w ogóle restauracja. No oczywiście teraz nie można tam wchodzić do tej restauracji, ale bardzo miła obsługa.
Super, super. Fajnie, fajnie. Czyli, że będziemy częściej tutaj przyjeżdżać. No. Zebraliśmy się tutaj wszyscy. Zobaczcie, zobaczcie, jakie zarąbiste miejsce. Tu jest taka altana, jesteśmy sobie sami, możemy sobie usiąść. Super, ja tutaj siadam. Tak, Olcia sobie tutaj siada. Zaraz oczywiście hot dogi zjemy. Już jak się oglądacie tutaj na naszym Instagramie. Co ty robisz, co ty robisz? Z tego miejsca. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie tam dalej. Na przykład są takie nadmorskie kosze. Widzicie? Też spoko. Fajne miejsce, mega. O tak. O tak. Wege. Mięsne. Jagnięcinka. O tak. Chapaj to, chapaj. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful, but the day's passing. Ja ogólnie uwielbiam takie przebitki, jak ktoś nagrywa i tak bierze i to, wiecie, niby że nie wiem, niby że nie wiem, że ta kamera tam jest, później od tyłu zaraz nagramy, jak sobie idziemy. Zaraz od tyłu, czekaj, nagramy. O. Maybe somewhere you think about me too. Naturalnie było? My już jesteśmy w domciu. Zaraz idziemy sobie na dżemkę. Lajreńka pójdzie na dżemkę, my też pójdziemy na dżemkę. Tak? Zobacz, jak ona tam się patrzy na ten taras. Ona lubi bardzo tam się patrzeć. A i w ogóle ona strasznie głowę podnosi. No. Już prawie, że sobie sama trzyma, potrafi bardzo długo trzymać. Ale czasem jak walnie w nos. No. Ten bidon jest zarąbisty. To jest termos, byś. Ten termos The Happy Family jest zarąbisty. Normalnie chciałbym taki. Już niedługo w sklepie. Synek. Synku. Synu mój. Synu. Syn, gdzie idziesz? Syn! Syn! Nie odchodź od taty. Jest, patrz. Dwie córeczki nasze też są. Co? Chodź, synek. Chodź tutaj. No chodź. No chodź. Chodź. Co? Dobranoc, córeczko. Idziemy spać. Szumisia włączymy. Pa, pa. Mama przyjdzie zaraz sprawdzić, czy śpisz. Zobaczymy, czy Niuńka już sobie usnęła. Co tu się stało? Co ty tutaj robisz? Pysiu! Hej! Chodź, zobacz, co się stało. Kochani. To była tylko oczywiście inscenizacja, ale ta sytuacja się wydarzyła naprawdę. Tylko już parę dni temu. I było tak, słuchajcie, że zostawiliśmy Lajrę w łóżeczku. Kamil ją normalnie usypiał. Ona sobie usnęła, tak jak zawsze. Jakoś około 22:00. I potem ja przychodzę, znaczy godzinę czy półtorej godziny później słyszę jakby, że coś tam sobie gada. Nie płakała, ale była taka... No i słuchajcie, ona się nie budzi o tej godzinie w nocy, więc byłam w szoku. Mówię, dobra, idę sprawdzić, może jakaś głodna jest, może coś tam się stało. W sensie stało, może trzeba ją przewinąć czy coś. No i przychodzę, słuchajcie, patrzę, a mojego dziecka nie ma w łóżeczku.
I w sumie, czy ja się bałam, to nie nazwałabym tego, bo wiedziałam, że jakby, no gdzie ma być. W sensie wiadomo, że przetoczyła się po prostu na nasze łóżko i jakby była bardziej tak w sumie na boczku. Tylko nie tak z wygiętą głową, teraz tylko nie miała takiej wygiętej głowy. Więc ona gdzie tam? O, Lajrek, co ty tam robisz? Teraz już nic. Także śmieszna historia. Też jak daliśmy ten tytuł w ogóle na Instagramie, to jak też pisały do nas właśnie niektóre mamy, że też mi się to zdarzało w ogóle, że to jest normalne, że w ogóle wypadają te dzieci z tych łóżek, to w ogóle takie straszne. Nam się nie zdarzyło faktycznie, żeby nie było, nam się nie zdarzyło faktycznie, że ona wypadła z łóżka, znaczy wypadła, ale na drugie łóżko no po tak, prostu. No bo jest dostawka z tej mamy policji. Dostawkę i tam jest taka kratka, tak. Więc nawet nie ma odstępu takiego za dużego. Ale też ten, teraz od tamtej pory, w sumie teraz tylko zmieniliśmy, żeby wam pokazać, od tamtej pory mamy założoną tą kratę po prostu, już nie ma dostawki, tylko śpi po prostu w łóżeczku obok nas. Zresztą nasze dziecko jest bardzo tolerancyjne i ona może spać w kokonie, w łóżeczku, wszędzie. Z nami, wszędzie, nie jest jej kompletnie obojętne, przynajmniej na razie. Dobra, pa! Żegnamy się i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!